Ale nie o tym będziemy gadać, jaki jestem zajebisty, fantastyczny, ułożony, bez nałogów, fenomenalny, wyrozumiały. Kurczę, mamo, chwalą mnie. Thank you.
Cześć! Witam cię, detailingowy dziadzia. Kolejny produkt od Olegi. I tutaj, słuchaj, od razu powiem, że to jest pierwszy produkt od Olegi, którego nie mogę tak do końca chyba, albo drugi, którego nie mogę ugryźć. Kurczę, tak ciężko, bo on jest taką, ma dziwną konsystencję. I teraz tak, ręcznie praca ręczna całkiem niezła, całkiem przyjemna, kurczę, jest taki poślizg. Jeżeli chodzi o bonetowanie, bo on ma być do wszystkiego i do niczego. Słabo. Jakoś tak, kurczę. No nie bardzo, do prania na pewno nie. Plastiki, zdecydowanie tak. Można go też rozcieńczyć, ja go rozcieńczałem. Rozcieńczenie jak najbardziej. Przy pędzlowaniu stawia taki dziwny opór. Zapach, kurczę, gdzieś miałem butelkę. Zapach też nie powala. On czuć, że jest taki, słuchaj, bezpieczny. Czuć, że pracujesz produktem, który nie robi ci bałaganu. Fajnie zbiera, ale nie mam tej przyjemności z nim jakoś tak, tej pracy. On taki się troszeczkę dla mnie taki toporny. Ta piana taka jakaś dziwna. Kurczę, ani go pałą, ani go kijem. To nie jest zły produkt. Nie jest zły produkt, ale są lepsze. I tu, jeżeli chodzi o Olejkę, to chyba pierwszy produkt, który mnie nie ugryzł do końca. Chyba tak, pierwszy albo drugi. Tak, który nie przekonał mnie. No kurczę, pomimo, że ja lubię Olejkę, bo tu rzeczywiście jakoś widać, czuć, to jakoś, kurczę, no nie bardzo, nie bardzo. I patrząc na cenę, raczej bym nie kupił. Dobrze, że go dostałem. Raczej bym nie kupił, więc tutaj, kurczę, nie ma co się napinać. Rozwodził się więcej na temat tego produktu nie będę, bo słuchaj, no wiadomo, biodegradowalny, tutaj chodzi o ekologię, no tutaj o Szwedzi, wiadomo, kładą na to mega rękę. I czy dobrze? No pewnie, że dobrze, no kurczę, no bardzo dobrze, ale to też idzie i z pieniążkiem, więc tutaj, kurczę, i produkt w ogóle, pomimo takiego nietypowego zapachu, w ogóle nie męczy. Nic kompletnie we wnętrzu, może siedzieć, otworzyć, wylewać go, zero jakiegoś takiego zmęczenia, w ogóle nie pobudza. No tak naprawdę to jest uczucie, właśnie odczucie, że pracujesz naprawdę takim mega bezpiecznym, przyjaznym, można powiedzieć, produktem, jak dla człowieka, tak i dla tworzyw sztucznych czy materiałów w aucie. A to, że no nie sprawia do końca przyjemności, trudno. Samo życie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!